Druga odsłona naszej powyborczej dyskusji w studiu telewizyjnym w Polsce.pl. Pani Anna Uksel-Sekutowicz, Koalicja Obywatelska, Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, kto jest największym zwycięzcą tych wyborów? O tym za chwilę. O tym, jak będą wyglądały te 4 lata kolejnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie. Krzysztof Gawkowski z Komitetu Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma pewien trop. Posłuchajmy, a później skomentujemy. Prawo i Sprawiedliwość, pomimo że wygrało, nie będzie miało łatwiej sytuacji. Będzie lewica, która socjalnie będzie odbierała elektorat, bo będzie w tym bardziej wiarygodna, i będzie Konfederacja, która będzie odbierała te głosy najbardziej skrajne. Prawo i Sprawiedliwość jest się w trudnej sytuacji, bo to, że Jarosław Kaczyński rzucał w ostatnim tygodniu wiele obietnic, okazało się, że nie przyciągnęło nowych wyborców, bo ten wynik jest podobny do sondaży, które miały być, czyli nie jest 50%, nie ma większości, o którą walczył, a on nie walczył o większość bezwzględną, moim zdaniem. Jarosław Kaczyński walczył o większość konstytucyjną, to się nie udało i jest zasmucony, bo wie, że te wyniki wyborcze wskazują, że w przyszłym roku wybory prezydenckie są nierozstrzygnięte. O wyborach prezydenckich zdążymy jeszcze... O, Krzysztof Gawkowski drugi raz chciał nam zagadać, ale już teraz się już nie damy. O wyborach prezydenckich to jeszcze porozmawiamy, ale rzeczywiście, panie Jacku, czy stan posiadania Prawa i Sprawiedliwości, w zasadzie bez zmian, jeśli chodzi o liczbę posłów w parlamencie, nie będzie jednak nieco inny, bo w poprzedniej kadencji no było PSL, ale pozostały klub, i to Platformy, i to Nowoczesnej, no był podobny. Tutaj będzie atak ze strony lewej, tutaj duża reprezentacja lewicy, ale i prawej, bo Konfederacja będzie pewnie miała chrapkę, by tych głosów jeszcze mocniej ściągnąć z puli Prawa i Sprawiedliwości. No to moja propozycja jest taka, żeby opozycja zdecydowała, w którą stronę idą, czy w lewą, czy w prawą, no bo jak słucham pana Neumanna, to nie wiem, czy chce iść w stronę prawą, czy z Konfederacją, jak twierdzą, że są prawą stroną, bo jedna z kandydatek stwierdziła, że ma lewicowe postulaty, więc to jest zastanawiające. No ale z drugiej strony, no, jeżeli to będzie konstruktywna opozycja, no taką mam nadzieję, chociaż no, świadomość polityczna, czy właściwie patrząc na to, co robiła lewica podczas kampanii wyborczej, no niestety mnie będzie rozczarowywała pewnie, ale miejmy nadzieję, że będzie zupełnie inaczej. No pan Zandberg i ta cała jego ekipa, no z całym szacunkiem, ale ich propozycje są dla mnie nie do przyjęcia. Ale merytoryczne, to trzeba przyznać. Tak, chociaż w sprawach społecznych. Ja się obawiam pani Jachiry na przykład, bo uważam, że ona będzie robiła swoiste show. Będzie zaczynała, zresztą sama jak napisała, że to będzie sensacja, więc mam nadzieję, że ktoś tam ją opanuje. Ale łatwiej będzie PiS-owi w takiej powiększonej parlamencie, jeśli chodzi o skrzydła, czy ten bój PiS-Platforma był łatwiejszy? Panie redaktorze, no to tak jak trochę na ringu bokserskim. Są bokserzy, którzy potrafią otrzymać duże ciosy i dalej walczyć i dotrzymać do końca. I takim właśnie zawodnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość, a są tacy zawodnicy, którzy dostają pierwszego strzała i się wykładają. Więc ja bym naprawdę tutaj nie obawiał się aż tak opozycji. Jeżeli będzie merytoryczna, to nie będzie żadnego problemu. Przecież Prawo i Sprawiedliwość jest otwarta na rozmowy. A jeżeli będą robili chucpę polityczną, znowu wpadną na jakieś pomysły typu jak kładzenie się, udawanie, że ktoś jest postrzelony, zamawianie kanapek. No akurat brakuje pana Misiło, Mejsztowicza chyba, tak, czy i kilku innych takich gwiazd poprzedniej kadencji, ale w tej kadencji też są nowe takie ikony no, przekraczania granic, jak pani Jachira, której naprawdę ja się obawiam, bo ona będzie obniżała poziom debaty, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby znowu ktoś rozmawiał na temat jakiegoś quizu, na temat profanacji symboli świętych. Mam nadzieję, że ten temat zamknęliśmy w Polsce, ale z drugiej strony wiem, że są osoby, które będą chciały to rozgrzać, bo z drugiej strony, no co mają zrobić politycznie? No to zapytajmy przedstawicieli opozycji, jak będzie wyglądał ten Sejm po stronie tych 225, jeśli dobrze liczę na szybko, mandatów po stronie opozycyjnej. Zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już miało tak łatwo, jak miało do tej pory. Zarówno PSL, zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska są bardzo merytoryczną opozycją. Mamy swoje projekty, mamy swoje pomysły. Oczywiście nie będzie ich łatwo wprowadzić, bo to pokazały rządy ostatnich 4 lat. Sama Nowoczesna miała kilkanaście bardzo dobrych ustaw. Czasami nawet nie zostały one wprowadzone do porządku, co nad czym bardzo ubolewaliśmy i o czym głośno mówiliśmy. Natomiast cieszę się, że mamy Senat i nie będzie tak łatwo już w nocy wprowadzać ustaw. I nie obudzimy się w innej Polsce. Mam nadzieję jeszcze tylko, że właśnie uda nam się
wygrać wybory prezydenckie i wtedy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie będzie miało łatwej drogi. A nie boi się pani, że to, co wspomniał Jacek Ozdoba, że twarzą Koalicji Obywatelskiej będzie na przykład Klaudia Jachira z powodu jednego czy drugiego happeningu w Sejmie? Panie redaktorze, to jest tak, że największym zwycięzczynią tych wyborów jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która udowodniła to swoim wynikiem. Nikt nawet nie śmiał powąchać jej wyniku z tyłu, nawet pan prezes Jarosław Kaczyński, w związku z czym myślę, że jej pozycja bardzo wzrosła i z całym szacunkiem dla pani Jachiry będzie miała koleżanki, których będzie musiała jednak się trochę posłuchać. Miłosz Motyka, kto jest największym zwycięzcą tych wyborów? Ja wiem, pewnie zaraz odpowiedź będzie, że PSL. Nie, ale nie, w mojej ocenie Jacek Kurski, główny sztabowiec to Prawa i Sprawiedliwości, który był obecny zresztą na wieczorze wyborczym, który jest też współarchitektem tego zwycięstwa, no trzeba to sobie wprost powiedzieć, on się sam tak chyba czuje, utrzymał robotę i będzie mógł realizować swoją misję zatruwania serc i umysłów Polaków przez najbliższe 4 lata, niszczenia debaty publicznej, niestety, ale takie są fakty. Natomiast powiem szczerze, mnie nie interesuje, czy PiS będzie miał łatwiej, czy gorzej, czy trudniej z Lewicą i z Konfederacją. Mnie interesuje to, żeby Polacy mieli łatwiej i będziemy składać konkretne propozycje, konkretne ustawy i będziemy zachęcać do tego, aby poparła je zarówno Lewica, jak i PiS, jak i Konfederacja. To będzie dobrowolny ZUS, emerytura bez podatku i zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Będzie pakiet ustaw, które złożymy na samym początku kadencji. I to będziemy robić. Będziemy robić to, co robiliśmy przez 4 lata. Ciężko harować w terenie, ciężko harować w samorządzie, ciężko harować w Polsce lokalnej, aby przekonywać Polaków, że Polskie Stronnictwo Ludowe może się zmienić i Polska może się zmienić. No właśnie, bo Polskie Stronnictwo Ludowe przestało być partią sklasyfikowaną w jednej grupie zawodowej, społecznej, a stało się partią powszechną. Ludowy znaczy powszechny. Weszliśmy znacznie mocniej w miasta. Tamte wyniki są naprawdę bardzo dobre i to jest trend, który jest widoczny od wyborów samorządowych właśnie po te wybory. A skąd te głosy w miastach się wzięły, pana zdaniem, dla PSL-u? Na pewno z tego skrętu, który próbował wykonać Grzegorz Schetyna w lewo. Część wyborców Platformy Obywatelskiej chyba poczuła się tym zniechęcona, no ale się okazało, że Grzegorz Schetyna nawet dobrze w lewo skręcić nie potrafi, bo pojawiła mu się lewica w Sejmie, dlatego... Ale od zniechęcenia Grzegorza Schetyny do wyboru PSL na liście to jednak trochę drogi jest. Ale po drodze jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest twarzą, której przede wszystkim warto zaufać i on te głosy na pewno na tę listę przyciąga. Myślę, że też te słowa Grzegorza Schetyny, że jest tylko jedna partia, tak naprawdę no, nie za bardzo ideowa, bo ja rozumiem, gdyby to była partia liberalno-lewicowa, o której mówili kandydaci Koalicji Obywatelskiej, ale jednocześnie mówiąca o tym, że ona chce pozyskać elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy te elektoraty się po prostu wykluczają. Wskazało na to, że elektorat Platformy Obywatelskiej poczuł się zostawiony sam sobie. My po ten elektorat będziemy sięgać, po małych, drobnych przedsiębiorców, po tych również, którzy poczuli się trochę pozostawieni samym sobie, po tych, którzy nie korzystają z programów społecznych, z 500+, po tych, którzy mają bardzo wysokie obciążenia podatkowe, po młodych również, bo ten wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego wśród młodych jest najwyższy w historii. I z nadzieją patrzymy na najbliższe 4 lata, mamy najmłodsze kierownictwo ze wszystkich partii politycznych i będziemy się dalej zmieniać. No to pytanie do pana posła elekta Ozdoby. Może to jest jakiś trop i kierunek dla Prawa i Sprawiedliwości? Jarosław Kaczyński, pan prezes, namawiał do pewnej refleksji na wieczorze wyborczym. Pan minister Dworczyk w naszym studiu sugerował, że potrzebna jest zmiana sposobu komunikacji, choćby po to, by wyborcy dużych miast no, bardziej przychylnie patrzyli na postulaty Prawa i Sprawiedliwości. Skoro PSL-owi udało się tych kilkaset tysięcy wyszarpać Platformie, no to dlaczego PiS się nie udaje? Oczywiście, że taka analiza powinna nastąpić, trzeba dokładnie, i to niewątpliwie jest robione, przeanalizować, w którym momencie, gdzie na przykład poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło lub wzrosło. Ja sądzę, że musimy więcej mieć kontaktu z rolnikami i ten temat powinien być zdecydowanie lepiej komunikowany. Sam odwiedziłem wszystkie gminy, które są typowo rolniczymi, i wiem, że często komunikacja gdzieś w pewnym momencie została zatrzymana. I to pewnie należy skorygować. No, ja osobiście gratuluję w tym kontekście PSL-owi, że zaskoczyło mnie to, że w Warszawie zdobyli mandat. No właśnie. Historycznie nie przypominam sobie, żeby ktoś... Tylko z listy krajowej był mandat w Warszawie. Tylko z listy krajowej, więc to świadczy o tym, że ten poziom został w pewnym sensie przekroczony, ale po drugiej stronie
też rozumiem pewne zaniepokojenie osób, które nie chciały głosować na Zjednoczoną Prawicę z jakiegoś powodu, a chciały zagłosować na Koalicję Obywatelską. No ale na liście Koalicji Obywatelskiej miały dwa różne światy. Z jednej strony pani Jachira, nie to, że się jej uczepiłem, bo po raz kolejny nie będę mówił, ale odniosę się do drugiej pani na liście. Dlatego ma taki będzie sukces. Do drugiej pani. Ona budzi kontrowersję. Ale ma sukces właśnie, bo tak często o niej mówimy. Tak, ja sądzę, że ona sama sobie zrobiła sukces, ale w sensie tą kontrowersją, którą wywołała, co ubolewam na tym, ale widocznie elektorat ale lubi taki show, ale jeżeli mógłbym dokończyć, a z drugiej strony jest na przykład posłanka Fabisiakowa. Pani Anna Fabisiak, która jest teoretycznie konserwatywna. Teoretycznie to jest polityk prawicowy, mówię teoretycznie, bo nie rozumiem, co ona robi dalej na listach. Jest Paweł Kowal, który szedł jest Paweł Kowal, no to już w ogóle jest jakieś wariactwo. Jeżeli Paweł Kowal uważa, że na liście powinien się znajdować z panią Jachirą i to będzie jego koleżanka, no to ja gratuluję mu w takim razie tego, co się z tym politykiem stało. No, ja Pawła Kowala znam, bo kiedyś nawet byłem w jednej formacji z nim, ale nie wiem, co się stało z politykami, którzy są w stanie wytrzymać to, co robi ta pani. No przecież to jest przekraczanie naprawdę granicy, która... W polityce nigdy nie powinna mieć miejsca. Wystarczy obejrzeć jakikolwiek jej filmik, który ona dostaje, jakiś bardziej przypomina to jakiś problem. Ale czy to nie jest natury? Ja nie jestem specjalistą. Mimo wszystko, ale jest na jednej liście. Panie redaktorze, ale jest na jednej liście. Paweł Kowal, startując z Koalicji Obywatelskiej, popierał panią Jachirę. No niech się nikt tego nie wyprze. Tak samo pani Lubnauer i reszta zacnych polityków opozycji poparli panią Jachirę. No to jest niewiarygodne. Ale to jest bardzo ciekawy wątek, no bo pani na przykład Barbara Nowacka, którą szanuję za jej poglądy społeczne, ale ma bardzo liberalne dotyczące tych kwestii światopoglądowych. Zapowiedziała już, że złoży wnioski liberalizujące na przykład przepisy aborcyjne. Zobaczymy, jak wtedy zachowa się przede wszystkim ta konserwatywna część Platformy, czy Grzegorz Schetyna będzie wyrzucał kogokolwiek z partii, tak jak to zrobił z Markiem Biernackim, który pozostał posłem, tak to zrobił Jackiem Tomczakiem, który został posłem z list konserwatywnego centrum. Wszystkich, których wyciął. Tak, i Jacka Protasiewicza, który również został posłem. Zobaczymy, jak oni się wtedy zachowają, bo to będzie test wiarygodności i pokazania, czy jaką tak naprawdę formacją jest wtedy Platforma Obywatelska, czy tą, która chce szaleństw ideologicznych, jak pani Jachira, jak pani Nowacka, czy chce spokojnego, racjonalnego centrum, które potrafi dyskutować. No to oddajmy głos pani radny. Jaka jest dzisiaj Koalicja Obywatelska? Jaki ma przekaz za te kolejne 4 lata? Przekaz został powiedziany i to nieraz było podkreślane podczas kampanii wyborczej. Liderzy, zarówno pani Lubnauer, Nowacka, podkreślały, na czym im zależy i z czym idą do tego Sejmu. Natomiast przychodzi moment głosowania nad poszczególnymi ustawami. Widzieliśmy to w poprzedniej kadencji. Nie ma tutaj narzucenia głosowania, tak? I każdy ma wolny wybór, w związku z czym, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, każdy będzie mógł wybrać to, co uważa, tak jak uważa i tak jak podpowiada mu jego sumienie. No tylko Marek Biernacki i Jacek Tomczak zostali zawieszeni w prawach członka klubu właśnie po tym głosowaniu, dlatego że zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. Joanna Fabisiak tak samo również. Natomiast jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, na pewno szapoba za te programy społeczne. My je popieraliśmy zresztą jako jedyna formacja opozycyjna. Natomiast jeśli mielibyście iść do rolników, to poparcie w części udało nam się odzyskać. Na pewno też popełniliśmy sporo błędów. Natomiast co chcecie im zakomunikować, że nie zlikwidowano gospodarstw, jak oni sami likwidowali gospodarstwa, że nie ma już rekompensat dla sadowników z Brukseli, chociaż były, że budżet na rolnictwo jest niższy niż był. Wolałbym, żebyście czasem posłuchali racjonalnego centrum, aniżeli szli swoją propagandową jadkę z Platformą Obywatelską. Ja tego zdoba? Nie, no ja się z tym nie zgadzam, dlatego że na każdym praktycznie spotkaniu padały hasła, które dotyczą szeroko rozumianej wsi, ale mówię w różnych koncepcjach, jeżeli chodzi o programy, które są oferowane, bo dla rolników ważne jest i zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego, czyli program PKS-ów, gigantyczne środki finansowe w tym roku, 300 milionów, w przyszłym roku 800 milionów. Dla rolników ważne są programy małej retencji, wapnowania gleb i innych obszarów, które dotyczą bezpośrednio wsparcia dla rolników. Sądzę, że to jest etap, który musi nastąpić, ponieważ no, wielokrotnie PSL mówił o tym, zresztą pan przewodniczący nawet podczas debaty używał złych kwot, że widocznie, no tak jak i Borys Budka używał dobrego paragonu, że są programy, które należy lepiej komunikować, wyjść jeszcze bardziej do mieszkańców, ale to jest jakby poprawianie detali, dlatego że obóz udowodnił jedno, że jest bezpośrednio wśród wyborców. Ja sam przyznaję, że jak obserwowałem kampanię moich kolegów z listy, bo to jest naturalne, że
się też obserwuje, jak wygląda cały obóz na liście, no to ja widziałem gigantyczną ilość osób, środowisk, które są bezpośrednio na targach, są bezpośrednio mieszkańcami. PSL zdecydowanie mniejszej skali, no może dwie osoby tam walczyły, a Koalicji Obywatelskiej w ogóle nie widziałem. To też udowadnia pewien schemat funkcjonowania, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Kto co wybiera? Czy kontrowersja, awanturę w stylu jednej pani, której już nazwisko za dużo razy w tym programie padło, czy wybiera bezpośredni kontakt, i tym kontaktem były też wyjazdy czołowych polityków, bo i Beata Szydło przecież podróżowała, Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro, pan premier cały czas gdzieś funkcjonował, ale nie tak, znaczy skala zaangażowania partii rządzącej, bezpośrednie spotkania była zdecydowanie większa. Być może robi to PSL, ja aż tak tego nie widziałem, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bezpośredni kontakt, wygraliśmy. Ja praktycznie nie wychodziłam z wśród ludzi, cały czas staliśmy na ulicy, przypłacone chorobą, więc koalicja też pracowała. Oczywiście mówię tutaj o Warszawie, dlatego że wspieraliśmy kandydata warszawskiego i ta praca naprawdę była od rana do wieczora. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Po tej kwestii, przepraszam najmocniej, powiemy w trzeciej części, łapiemy oddech, wracamy za chwilę kilka, zostańcie państwo z nami.